Fontana. A teraz przechodzimy do tematu freakowego. Wiem, że też jest wiele osób zainteresowanych żywo tym tematem. Co? Na kanale. No ale kto jest zainteresowany? Ja w ogóle nie wiem, co chodzi, kurwa. Ludzie mnie spytali o walkę z Akopem Szostakiem. Tfu, co sądzę o walce Szymon Kołecki versus Akop Szostak. Także naprawdę nie wiedziałem, że to wzbudzi jakieś zainteresowanie w mediach. Się urodziła i czasem gdzieś nagrywając materiał liczę na to, że któryś z organizatorów podłapie pomysł z materiału i zmaterializuje go na swojej gali. Dzisiaj w dość ostrych słowach Amadeusz Ferrari, jeden z gwiazdorów jak Pablo Tybori. W ostrych słowach wypowiada się na temat Akopa Szostaka, mówiąc, że spuści mu w pierdol Szymon Kołecki, że nawet Fame MMA miałby duże problemy. No słuchajcie, no przecież tutaj historia pisze się sama. Absolutnie nikogo nie interesuje pojedynek. Oczywiście to nie jest jakiś brak szacunku do Szymona Kołeckiego, po prostu chodzi o to zestawienie, które raczej wszyscy odbieramy jako miseczkę. Nikogo nie interesuje pojedynek Szymona Kołeckiego z Akopem Szostakiem, natomiast... Nie, no mnie interesuje akurat. Ja wiem, czy nikogo nie interesuje? Przekonany, że już starcie Amadeusza Ferrari z Akopem Szostakiem, który przecież jakiś czas temu spotkał się z Wojtkiem Golą, no i niemożliwe chyba, aby podczas takiego spotkania nie padły jakieś tam delikatne pytania o pojedynek, stawkę i tym podobne rzeczy. No więc słuchajcie, Amadeusz Ferrari jako Szostak, o ile nie interesuje mnie w ogóle występ Akopa w federacji KSW, bo tam jednak oczekuję mocniejszych sportowych pojedynków i lepszych rywali dla takich... Nie, no to wiadomo, to tu ma rację akurat, jeśli chodzi o to, że no, Szymon się przejedzie po Akopie. Wiadomo, to jest waga ciężka, może Jakob się chwilę stawiać, zanim dostanie, ale pod tym względem się muszę zgodzić. Na ten moment już kozaków jak Szymon Kołecki, no to fejdowe ma bardzo, by mnie takie starcie interesowało. Ja myślę, że tutaj Akop jako specjalista od budowania sylwetki, oczywiście ta walka musiałaby się odbyć w jakimś umownym limicie, ale myślę, że Akop przez tak nie miałby żadnych problemów, żeby trochę tych kilogramów pozbijać do Amadeusza Ferrari. Oczywiście nie do 77 na przykład kilogramów, tylko troszeczkę więcej. 8-4, ale myślę, że dałby radę ze swoją wiedzą i możliwościami spokojnie to zrobić i dla mnie coś takiego jak najbardziej wchodzi w grę. Myślę, że Mirosław Ogniński też chętnie by się na takie starcie zaopatrywał, no chyba, że uzna, że dla Ferrari jest za wcześnie mimo wszystko na Akopa Szostaka, no ale skoro tyle lekceważących słów w przeszłości padało na temat Akopa, no to moim zdaniem Ferrari jako Szostak jak najbardziej na Fame MMA bym zobaczył. Druga sprawa to też kolejny ciekawy ruch High Link, widać, że tutaj... A, no to fajnie ze strony mistrza, gdy dam mu lajka w górę, że tutaj dałem mu, że po prostu zobaczyłby chętnie mnie w oktagonie z kimś z dużo większym doświadczeniem. Pozdrawiam serdecznie. No tak, ale słuchajcie, ja myślę, że jeśli miałby do takiej walki w ogóle dojść, czego ja sobie wcale nie życzyłem, ja się tylko wypowiedziałem, co sądzę o walce Akopa z Szostakiem, a że ja nie ukrywam swoich słów i nie będę nikomu lizał dupy, tylko mówię, co sądzę, że po prostu Szymon Kołecki się po nim rozjedzie, przejedzie się po nim, bo akurat spojrzałem na czat, że przejedzie się po nim. Nie uważam, żebym w jakikolwiek sposób obraził Akopa, bo zobaczycie sami walkę i przekonacie się, że Ferrari wie, co gada, tak? Może nie przebierałem w słowach, powiedziałem, że nic do niego nie mam. Ale ja tam kurwa nie pękam nigdy, no mordeczki. Ale życzyłbym sobie, żeby najpierw zweryfikował go, jeśli miałby do takiej walki dojść, żeby zweryfikował go ktoś z większym stażem ode mnie, jak na przykład Trypson. Wkurza mnie to, że Akop gada, że jest najgroźniejszym celebrytą, a znam bardzo dużo ludzi z Fame MMA, którzy mu najebali. Nie wiem, jakie są relacje na przykład takiego Piotrka Szeligi z Akopem. Nie chciałbym tworzyć żadnych konfliktów czy spekulacji, jednak uważam, że no Piotruś to by go kurwa wgniótł w glebę i nic by z niego nie zostało, jak zlałby go jak takiego małego neokida. I nie chcę tu w żadnym stopniu umniejszać temu Akopowi, bo nic do niego nie mam, tak jak powtarzam, ale fajnie jakby tak Trypson go rozjechał, najpierw Szymon, później Trypson, no i jak będzie grzeczny, to mogę mu dać tą walkę i tak dalej, tylko że mi na niej nie zależy, bo to ludzie już wyłapali. Ja się tego wypowiedziałem na temat ich walki, tak jak mówię, nic do niego nie mam, darzę go szacunkiem. Kiedyś taka moja była dziewczyna, bardzo niewielka część widzów będzie ją pamiętała, nie mówię o Agnieszce, tylko kiedyś miałem taką dziewczynę, z którą byłem kilka lat, wykupiłem u niego dietę i trening. Na razie nie mówię, jakie były efekty tej diety i treningu i tak dalej, tej współpracy. Ale nie, no gdzie, no nie, no ja lubię walczyć ze sławniejszymi zresztą niż Akop. No, na dzień dzisiejszy myślę, że
Myślę, że mam dużo ciekawsze i popularniejsze nazwiska. Także no, słuchajcie, ja nie pękam na robocie, ja mogę się lać no problemo. No, także tak to wygląda z mojej strony. Także no, jak się zawalczy z Trypsonem i Trypson mu pokaże jego miejsce w szeregu, to jestem ready. Let's go, little boy, let's go, my little boy. No, mogę ich napierdalać, nie?